Można powiedzieć, że no, po jakimś tam czasie reaktywacja Nowej Prawicy w Grudziądzu. Tak jest. Jesteśmy Kongresem Nowej Prawicy, który funkcjonuje w Grudziądzu od 1 października 2013 roku. W jaki sposób państwo powołali to koło, bo już istniało kiedyś i osoba przeniosła się niejako do innej partii. Nie chcielibyśmy mieć z tamtą osobą nic wspólnego i proszę nie kojarzyć nas z tą osobą, z tego względu, że to był jakiś wypadek przy pracy prawdopodobnie. My mamy rzeczywiście, jesteśmy osobami, które są osobami, które dla nich wolny rynek jest taką ważną rzeczą. Zrzeszyliśmy się we wrześniu, spotkaliśmy się poprzez Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii i w ten sposób doszliśmy do porozumienia, warto by było coś zrobić więcej i utworzyliśmy Kongres Nowej Prawicy w Grudziądzu i nie chcemy być naprawdę kojarzeni z jakimś stworem, który był poprzednio i poprzednio działał. Tak. No, spodobały wam się, że tak powiem, media społecznościowe. Prowadzicie ostrą debatę między innymi z wiceprezydentem, ze skarbnikiem miejskim. Czy to jest taka metoda właśnie dotarcia do tych osób takich bardziej, no, powiedzmy, zinformatyzowanych? To jest jedna z metod na pewno, ale też staramy się dowiedzieć, jaki mają pogląd ci ludzie na nasze funkcjonowanie naszego miasta. I w tych rozmowach wynika jedno, że ci ludzie nie mają pomysłu na miasto i to czasami te rozmowy to są przypadkowe. One nic tak naprawdę nie wnoszą, bo to z naszej strony jest edukacja tych ludzi tak naprawdę. Ale niby przypadkowe, ale jednak napędzacie się, bo z 5 odpowiedzi robi się 50. Zgadza się, no od czegoś trzeba wyjść tak naprawdę. A jakie są główne wasze zarzuty w stosunku do miasta? Bo dzisiejsza konferencja i główny zarzut to zadłużanie się, tak? Zadłużanie się bez jakiejś wizji, można by tak to ująć, przekładając wasz język na tutaj tą treść. Konkretnie, jaki jest zarzut odnośnie zarzut, w których dziedzinach najbardziej się zadłuża tutaj samorząd? Generalnie uważamy, że miasto i włodarze naszego miasta nie mają w ogóle jakiegokolwiek pomysłu na funkcjonowanie naszego miasta z jednej strony. Z drugiej strony nie mają pomysłu i wizji na to, gdzie miasto miałoby się znaleźć za rok, za 5, za 10 lat. A tego tak naprawdę od osoby, które zarządzają jednostką, czy to będzie miasto, czy firma, się oczekuje, tak? I tutaj ewidentnie nasi włodarze tego waloru nie spełniają. Jedyny pomysł, jaki mają, to jak zadłużyć miasto, jak wyskubać mieszkańca. A jak jest ze spotkaniami? Bo było na przykład ostatnio, była omawiana perspektywa finansowa na kolejne tam ileś lat. Czy państwo uczestniczą w takich spotkaniach? Bo to jest taki jedyny moment dla opozycji aktywnej lub tej spoza Rady Miejskiej, gdzie może się na forum publicznym też pokazać, coś powiedzieć, przedstawić własne pomysły, prawda? Bo wielu polityków tutaj mówi, a nie pójdę, bo nie lubię się, albo mnie to nie obchodzi, albo powiedzmy nie podoba mi się to. No ale to jest też miejsce, gdzie można być nagranym, gdzie można się wypowiedzieć, gdzie można przedstawić własne zdanie. Tak naprawdę często to kolidowało z naszymi godzinami pracy. Jesteśmy też osobami, które pracują. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jesteśmy też młodą jednostką, która funkcjonuje w mieście. Działamy dopiero od 3-4 miesięcy tak naprawdę. No i dopiero napędzamy tą lokomotywę po to, żeby z konkretnymi sprawami już wkroczyć do tego miasta. Czyli rozumiem, na następne spotkania się stawicie, tak? Bo będzie tutaj również omawiana ponownie będą konsultacje społeczne w tym zakresie prowadzone, a są takie osoby, które faktycznie chodzą na te spotkania, nie są specjalnie lubiane przez naszych włodarzy, bo są, powiedzmy, w cudzysłowie, no, uciążliwe dla nich. Czyli rozumiem, że powiedzmy będziecie na kolejnych spotkaniach i będziecie torpedowali miasto pomysłami, jak się nie zadłużać, a w jaki sposób, no nie wiem, przynosić dochody. Oczywiście chcemy uczestniczyć w tym, czynnie uczestniczyć, ale jest jeden aspekt. Chcemy, żeby te spotkania były w takich godzinach, żeby one były dopasowane dla wszystkich, a nie tylko dla wąskiego grona. Bo trzeba zwrócić uwagę, że gro z nas pracuje w takich godzinach, że... Za godziny wieczorne były. No to różnie z tym było tak naprawdę. I to jest ten największy problem, bo chcemy w tym uczestniczyć czynnie, pokazywać pewne elementy, które można zrealizować i jaką drogą można pójść. No wyłoniliście już tutaj osoby, które będą reprezentowały w wyborach samorządowych was, to znaczy rozumiem, że do rady, ale na przykład na prezydenta. Mamy, bo dużo się ostatnio o tym mówi. Mamy swój pomysł na prezydenta tak naprawdę. Bierzemy dwie drogi. Nie chcę o nich teraz w tej chwili mówić, przyjdzie na to czas. Najbliższe dni, tygodnie po prostu rozwiążą ten temat. Czyli taka, powiedzmy, tajemnica, tak? Odnośnie tak jak też programu, jak tu pan wspominał w trakcie konferencji, że dopiero przyjdzie czas w trakcie kampanii wyborczej. Tak jest. Nasz program jest bardzo prosty, ale przejrzysty i ukierunkowany na rozwój. I to jest kwintesencja naszego programu. Wiele uwag odnośnie budżetu.
nie tylko odnośnie deficytu, ale tu też wiele konkretów padło. Kultura, nadmierne wydatki na przykład na teatr, tutaj pojawiły się takie kwestie, no i te inwestycje. Chodzi tutaj głównie o niezadłużanie miasta poprzez wydawanie środków de facto z podatków mieszkańców. Chodzi o to, żeby budżet tak zbilansować, aby te wydatki były ukierunkowane na te działania, które mają na celu poprawić życie mieszkańcom poprzez lepsze funkcjonowanie, tak, życia, żeby każdy mógł sobie z czystym sumieniem powiedzieć, że to, co robi władza, bo działa to wszystko na poprawę życia. No tak, ale tutaj były zarzuty odnośnie na przykład chociażby teatru, że powinien być prywatny, że zbyt duże środki są finansowane, że zbyt duże środki są przeznaczane na jego działalność. Z czego to wynika? Budżet miasta, tak jak wspomniałem, musi być skonstruowany, aby te środki były wydawane racjonalnie. Jeżeli na pewne kwestie... Inaczej zapytam, czy są Państwo przeciwko teatrowi? To znaczy, nie podoba się Wam ta działalność w takiej formie jak obecnie? Jesteśmy przeciwko teatrowi. Owszem, funkcja kultury wśród mieszkańców powinna funkcjonować. Mieszkańcy mogliby jak najbardziej brać udział w czynnościach tutaj spektaklu, tak, brać udział, ale chodzi o to, żeby to finansowanie kultury nie było w takim stopniu niewydajnym, tak? No, trzeba spojrzeć na to w takim aspekcie, że ta kultura nie przynosi w chwili obecnej dochodów, a wydaje się pieniądze na inwestycje za duże, duże kwoty, a de facto cały czas musimy do tego, do tej kultury jakby dokładać duże, duże kwoty. To było już też poruszane na sesji miejskiej kilkukrotnie. Inne elementy, które Was jako tutaj tą partię, organizację drażnią? Chodzi to mniej więcej o inwestycje, które są finansowane, współfinansowane przez Unię Europejską. Między innymi chodzi tutaj o park miejski, tak, i przesadzanie drzewek za kwotę 6 milionów, gdzie tak na dobrą sprawę, co to przyniesie za poziom życia mieszkańców, tak, czy to spowoduje wzrost poziomu życia, a de facto spowoduje, że zadłużenie miasta wzrośnie i będą z tego tylko jakby, no, problemy dla następców, tak, dla naszych pokoleń, bo ten dług jednak będzie trzeba spłacić. Miasto nie zastanawia się na, jak dostanie, tak, przystąpić do jakiegoś projektu z Unii Europejskiej. Cieszy się z tego, że coś udało się wyskrobać, tak, z tej Unii Europejskiej, czyli de facto z naszych podatków. Nie analizuje, czy to jest naprawdę zasadne, racjonalne, tylko aby wydać, pochwalić się, przeciąć wstęgę i przed wyborami akurat zdobyć elektorat. No to działa zawsze tak, że to powiem wizualnie na wyborców, ale no to jak zrobić to inaczej w takim razie, żeby zbilansować ten budżet? Jaki pomysł Państwa jest? Chodzi o to, żeby miasto zajmowało się takimi kwestiami, które mają na celu podnieść komfort życia, tak? Chodzi tutaj o ulgi dla przedsiębiorców. W chwili obecnej mamy najwyższy podatek od nieruchomości, jaki może nanieść Ministerstwo Finansów, tak? Teraz w roku 2014 ta wartość wzrosła o maksymalną, jaką można było podnieść, czyli 0,9%. Tu trzeba doszukiwać się pomysłów i planów, aby przyciągnąć przedsiębiorców. Oczywiście jest wiele wydatków, które miasto ponosi, a my się z tym nie zgadzamy. Między innymi dlatego, że miasto w Grudziądzu zajmuje się wieloma rzeczami, którymi nie powinno się zajmować, tak? Jakie to są rzeczy właśnie? No między innymi tutaj kultura, tak, gdzie podstawowym zadaniem gminy jest owszem zagwarantowanie ludziom dostępu do kultury, natomiast utrzymywanie teatru w takiej formie, w jakiej to funkcjonuje dzisiaj, że prywatna agencja, tak, prywatnej agencji opłaca się wynająć nasz teatr i zrobić dochodowe przedsięwzięcie, bo prywatna agencja nie robiłaby niczego wolontarystycznie, tak, charytatywnie, czy organizowała występu kabaretu, czy koncertu jakiegoś, tak, a teatr jest ciągle pod kreską. No to trzeba się zapytać, do czyjej kultury my musimy dokładać? Czemu tak na tym teatrze wy się skoncentrowaliście?
Bo są też inne przecież biblioteki, tutaj muzea. Pewnie jakby dobrze poszukać, to jeszcze coś innego by się znalazło? Bo w naszej ocenie tutaj teatr jest najłatwiej skomercjalizować w obecnym systemie i to jest system tutaj centralny, tak? Muzea i biblioteki, które dostają dotacje też centralne, tak? Z budżetu państwa, są uwarunkowane też przepisami tutaj o tym dostępie do muzeów, do bibliotek, tak? No i jest o wiele ciężej też przekonać ludzi, żeby zapłacili za wypożyczenie książki, tak? Wiadomo, że mentalność się kształtuje latami i nikt nie przyjdzie wypożyczyć książki za 5 zł. No wspomnę tutaj, że na studiach taki projekt ja realizowałem w ramach jednego z takich projektów studenckich i on się teoretycznie opłacał. No widzi pan, opłaca się, a w Grudziądzu się nie opłaca. Najbardziej boli to, że trzeba się zapytać przeciętnego Kowalskiego na plantach w dzień powszedni, czy do jego kultury dopłacają Grudziądzanie, tak? Czy z jego kieszeni jest dopłacane do jego kultury? Ile razy on był w teatrze? Bo zdaje mi się, że my dopłacamy do kultury w pewnej wąskiej liczbie, bo z teatru korzysta niewiele Grudziądzan, to jest odsetek, tak? Ja nie jestem za tym, nie jestem zwolennikiem, jako wyznawca Austriackiej Szkoły Ekonomii, nie jestem zwolennikiem tego, żeby wszyscy mieszkańcy Grudziądza dotowali działalność kulturalną dla wąskiej grupy ludzi. Chociaż państwa zdaniem tam tylko pewna grupa chodzi osób? Bo chodzą też na przykład przedszkola, szkoły, to też jest dosyć duży obszar, no, spora widownia. Oczywiście, chodzą i szkoły, i przedszkola, ale zawsze, nigdy nie skorzysta 100%, tak? Dlatego te koszty człowiek powinien ponosić za to, co robi, a nie za innych ludzi, bo no, to tak jakby pan płacił za mój jogurt, tak? Do śniadania, no coś tutaj nie gra, tak? Czyli jakie jeszcze tutaj argumenty padają? Przede wszystkim trzeba przeanalizować strukturę kosztów teatru, tak? Gdzie ogromną większość kosztów to są koszty funduszu wynagrodzeń. Ma niewielki odsetek kosztów funkcjonowania teatru. To jest koszt realizacji merytorycznego programu, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że doszły do nas słuchy i one się potwierdziły, że urzędnicy mogą nabywać bilet na imprezy kulturalne z ulgami, co jest tutaj całkowitą hipokryzją, mówiąc, że trzeba dokładać do kultury dla Grudziądzan, tak?